Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać troszeczkę o pamięci związanej oczywiście z obozem Auschwitz, czy na przykładzie pamięci związanej z obozem Auschwitz, ale w kontekście pamięci realizowanej dzisiaj w tych naszych latach i w oparciu o miejsca pamięci jako takie. Nie jest to pamięć, nie wiem, na podstawie podręczników, na podstawie programów szkolnych, na podstawie, nie daj Boże, wypowiedzi polityków, tylko na podstawie miejsc pamięci, czyli instytucji, które zostały ustanowione po II wojnie światowej generalnie. Tutaj mamy taką mało czytelną mapkę, to jest z Paryża, z takiego upamiętnienia jeszcze z lat późnych 50., jeśli się nie mylę. Mamy Europę, prawda, gdzie jest bardzo dużo większych, mniejszych obozów, obozy zagłady, obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy jenieckie, oficerskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z małymi obozami przy jakichś fabryczkach i tak dalej, no wiadomo, no wiele się nie wymyśli, baraki się burzy, fabryczki się używa dalej. Z większymi obozami pada pytanie po wojnie, co zrobić, bo jednak są ocalali, bo jednak jest historia, bo ta historia jest dramatyczna. I powstają tak naprawdę bardzo różne wersje czegoś, co dopiero później zaczyna się nazywać miejscami pamięci. Najwcześniejszym terminem jest termin niemiecki, Gedenkstätte. Natomiast później jest różne memorial we Francji, memorial w wersji angielskojęzycznej. W Polsce to słowo miejsce pamięci rodzi się troszeczkę później, dlatego że w Polsce termin jednak muzeum zaczyna dosyć szybko przeważać. Ale chciałem pokazać kilka przykładów, dosłownie kilka przykładów, żeby omówić, jak bardzo w różnych latach powstają, to nie są wszystkie, prawda, obozy dzisiaj zorganizowane w jakieś instytucje zabudżetowane z etatami i tak dalej. To jest tylko przykład. Mamy bardzo wcześnie, 1947 rok, ustanowienie Auschwitz i Majdanek. Majdanek tak naprawdę powstał już wcześniej, ale 1947 rok jest tym rokiem powołania formalnie, ustawowo tego miejsca pamięci. I później właśnie mamy takie różne fale w zależności od tego, czy to miejsce jest na zachodzie Europy, czy na wschodzie, podczas podziału Europy na część komunistyczną i demokratyczną, czy jest w Niemczech, czy gdzie indziej. Generalnie, czy jest to miejsce wyłącznie martyrologii, czy prawie wyłącznie martyrologii żydowskiej, czy jest to szeroki obóz, gdzie oczywiście jest nie tylko ta martyrologia zamordowanych, już nieobecnych, ale gdzie są ocalali, zorganizowani stowarzyszenia byłych więźniów, różne amikal i tak zwane kluby. Na ogół ustanowienie tych miejsc pamięci zawsze zaczyna się od tych ocalałych, którzy walczą o to, żeby te resztki zostały jakoś tam zagospodarowane, żeby powstało coś. To coś to może być pomnik, to coś to może być muzeum, to może być jakaś przestrzeń edukacji. Bardzo różnie to wyglądało w różnych latach. I chciałbym, no widzimy, 83 rok Gross Rosen, czyli rogoźnica. To już jest bardzo, bardzo późny moment. I oczywiście te dwa czynniki, po pierwsze, czy dano miejsce dotrwało do końca wojny, a nie jak na przykład Treblinka, Bełżec, Sobibór czy Kulmhof, zostało zdemontowane kompletnie, zasadzone lasami i opuszczone. Oraz ten drugi czynnik, czy to powstało dosyć wcześnie po wojnie, czy na przykład 30 lat po, to uwarunkowało w olbrzymim mierze jakby dalsze funkcjonowanie tych miejsc. Trzeba pamiętać, że jeszcze w latach 90., gdybym tą listę kontynuował, niektóre z tych miejsc, które zostały ustanowione jako pomnik w pewnym momencie, na przykład myślę o, nie wiem, o Bergen-Belsen czy o paru innych, dopiero tak naprawdę w latach 90. powstały no w pełnej klasie jakby instytucje, które były w stanie unieść, nie wiem, ciężar edukacyjny, przyjazd grup szkolnych i tak dalej, i które nie ograniczały się do dbania o teren i o jakiś, nie wiem, pomnik, który był wykorzystywany te kilka razy do roku, kiedy tak naprawdę coś, jakaś była rocznica, nie wiem, założenia, wyzwolenia, czy jakichś wydarzeń. Tak samo, ponieważ ta historia tej pamięci wpisanej w teren tak naprawdę realizowała się w sposób zupełnie oderwany od doświadczeń
innych krajów, w każdym z tych krajów. Znaczy, to się każdy kraj wymyślał dla siebie, jaki model sobie narzucał. I to jest coś bardzo ciekawego. Pomimo tego, że stowarzyszenia byłych więźniów często pokrywały wiele krajów, nie wiem, tam deportowanych z Włoch, z Francji, z Niemiec, z Belgii i tak dalej. Mauthausen to jest świetnym przykładem, gdzie to naprawdę to było bardzo międzynarodowe ugrupowanie byłych więźniów. To de facto tak naprawdę struktura danego miejsca była strukturą wymyśloną przez dane państwo w zupełnym oderwaniu od tradycji, które powstały w innych państwach. I mamy tutaj kilka przykładów. W Niemczech dzisiaj miejsca pamięci, te największe, są tak naprawdę podległe fundacjom stworzonym przez landy. Na przykład, nie wiem, Flossenbürg i Dachau są częścią tego samego organizmu landowego Bawarii, chociaż są oddzielone o wiele godzin samochodu, 3-4 godziny co najmniej. Są jednak częścią tej samej fundacji landowej Bawarii, powołanej jeszcze do opieki nad różnymi innymi pomnikami, napisami i tak dalej na terenie całej Bawarii. To stwarza z kolei pewien problem na poziomie federalnym, no bo w pewnym momencie rząd federalny zauważył, że nie ma tak naprawdę wpływu federalnego nad całą, jakby, nad całym rozwojem, nad całą, nie wiem, nie chcę powiedzieć uniformizacją, to jest złe słowo, no ale nad jakimś, prawda, nie wiem, ustandardyzowaniem pod kątem chociażby programów szkolnych tychże miejsc pamięci. Powstała jakaś konferencja ogólnoniemiecka, ale to jest coś bardzo luźnego, konferencja. Nie ma jakby instytucji, która by centralizowała to. We Francji z kolei przejęło pieczę Ministerstwo Kombatantów, które istniało po wojnie, istniało jeszcze w czasie, kiedy jeszcze byli liczni kombatanci z północnej Afryki i tak dalej. Później obecnie to ministerstwo jest częścią Ministerstwa Obrony Narodowej i ono razem ze stowarzyszeniami właśnie wyrosłymi na tych tradycjach byłych więźniów prowadzi główne miejsca pamięci we Francji. I to jest bardzo wyraźne. Na przykład mamy Natzweiler Struthof w Alzacji, gdzie ta tradycja jakby właśnie tego militaryzmu, ze względu na to powiązanie instytucjonalne, jest bardzo wyraźne. Mamy normalny obóz koncentracyjny, jak wiele innych, gdzie ludzie byli kierowani z najróżniejszych przyczyn i powodów, wcale nie związanych koniecznie z wojskowością, a nad nimi mamy symboliczny cmentarz, takich krzyży jak na tych cmentarzach amerykańskich, znamy z filmów, prawda, takie rzędy krzyży, albo jak, nie wiem, tutaj w Palmirach, prawda, taki klasyczny wojskowy cmentarz, po prostu są identyczne krzyże, no, nic wspólnego tak naprawdę z głęboką historią tego miejsca, ale ponieważ ministerstwo właśnie będące w zasięgu kombatanci, czyli Obrony Narodowej, projektowało to miejsce, to przełożyło na to swoje pewne wizje, przyzwyczajenia, nie wiem, swoje tradycje. We Włoszech z kolei są to gminy, stowarzyszenia na ogół i gminy. No to można sobie wyobrazić, co to znaczy, jeśli obóz, który do dziś ma, nie wiem, ruiny kilkudziesięciu baraków murowanych, jest w zasięgu budżetowym gminy, malutkiej gminy wiejskiej na przykład, czy małego miasteczka, to znaczy to upada. No, nieważne, że Primo Levi przez to przechodził, czy ktoś inny, mówię o Campo di Fossoli na przykład w tej chwili, no to jest bez szans, żeby gmina sobie, która ma, nie wiem, szpital, szkołę i plac i kilka ulic do utrzymania, żeby sobie dała radę jeszcze z tak dużym obiektem. To jest problem we Włoszech, duży zresztą. W Austrii natomiast jest to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeszcze do niedawna, dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych? Bo doszli do wniosku, że nie wiem, czy najciekawszym, nie chciałem to jakby trywializować, ale istotnym elementem spuścizny obozowej jest archiwum obozowe, które akurat tam się zachowało, nie zostało spalone i to wtłoczono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo są dane osobowe. I w ten sposób Mauthausen jeszcze kilka lat temu był departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Znaczy, jeśli ktoś na bas grał na ścianie w Mauthausen, nie wiem, Heil Hitler, to dyrektorka Mauthausen nie mogła wyjść do kamer i powiedzieć, że to potępia, tylko rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Wiednia wychodził do kamer, bo on był od tych spraw, żeby mówić. Jeśli dyrektorka Mauthausen chciała przyjechać do Auschwitz z wizytą jakąś, nie wiem, no, z jakąś delegacją koleżeńską, żeby porozmawiać o współpracy, to musiała biegać po ministerstwie przez 2 dni i zbierać obiegówki pod delegacją. Inna sytuacja, inna tradycja myślenia i tak dalej. U nas w Polsce od początku pieczę nad tym przejęło Ministerstwo Kultury. Niezależnie od tego, czy się nazywało Ministerstwem Kultury, czy Ministerstwem Kultury i Sztuki, czy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawsze to było Ministerstwo Kultury. Jest to jedyne takie miejsce mi znane w Europie.
jest to bardzo w moim przekonaniu dobre rozwiązanie. Tak było od początku, od 1947 roku, bo Ministerstwo Kultury jest siłą rzeczy pewnym ministerstwem, gdzie istnieje pewna autonomia działania podmiotów. Powinna istnieć, bywa różnie, jak wiemy, ale filharmonii, nie wiem, muzeów, teatrów i tak dalej. I to z jednej strony pozwoliło na faktycznie budowanie pewnej autonomii, nawet w trudnych latach, nie wiem, 68 rok i tak dalej, a z drugiej strony pozwoliło również na naturalną bliskość środowisk osób ocalałych z tą instytucją, bez jakby ingerencji pośredniej stron rządowych. I to widać w różnych miejscach. Czasami in plus, jak na Majdanku czy w Auschwitz, czasami in minus, tam gdzie tych środowisk zabrakło, jak w Treblince, jak w Sobiborze. Znaczy to jest historia, która ma swoje oczywiście dobre i złe strony. I jak mówiłem, drugim czynnikiem bardzo ważnym to jest to, czy coś zostało. Tu mamy przykład Sobiboru właśnie. Oprócz tego jeszcze był jeden pomniczek, czy drugi, dwie, trzy alejki w lesie i koniec. W tej chwili tam powstaje prawdziwe upamiętnienie z muzeum, z parkingiem dla autokarów szkolnych i tak dalej, ale to jest naprawdę w tej chwili, że to będzie gotowe, myślę, za jakiś rok, półtora. W lasach, prawda, po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskiego tam no, mało kto w ogóle zagląda. Myślę, że teraz to ma szansę się troszeczkę obudzić. Ale nic nie zostało, prawda? Tak jak w Treblince, no po prostu wszystko zostało zdemontowane, zasiany las i adios. Tu mamy inną sytuację, tu mamy Bergen-Belsen właśnie. W Bergen-Belsen było bardzo ciałnie pochowane w chwili wyzwolenia, było poważne ryzyko tyfusu, więc wszystko zostało spalone i zdemontowane przez aliantów. No i teraz mamy takie polanki w lesie i takie na takich stołach takie makiety jakby z brązu, które mają uzmysłowić, co tutaj było, gdyby nie było tych lasów i tych polanek. No jest absurdalne kompletnie, bo widzi tą polankę i widzi tą makietę i ma kompletny dysonans poznawczy, bo to ani kształtem, ani niczym, w ogóle do niczego się nie ma. No ale w każdym razie jest takie miejsce, które jakoś tam próbuje przedstawić tą przestrzeń, biorąc pod uwagę, że przestrzeń została zniszczona, czy anihilowana, prawda, po wyzwoleniu z przyczyn właśnie zagrożenia epistemologicznego. Mamy sytuację zupełnie inną, to jest słynna brama wjazdowa do Gusen. O ile Mauthausen został zachowany w formie muzeum, Gusen to była miejscowość, która tam po prostu urosła. Tak, takie średnio bogate austriackie, czyli jak na polskie warunki bardzo bogate domki, wille, ogrody. I jeden z tych domków to jest zaadaptowana brama wjazdowa tutaj do Gusen. Tam widzimy sobie jakieś wejście, może jakiś salonik, tam ludzie mieszkają i tak dalej. To jest ich ogródek, to jest brama na pierwszym rzędzie, na pierwszym planie. Tak, to jest prywatny dom zupełnie, no wykupiony po prostu, no tak jakbym, nie wiem, w Birkenau, prawda, w bramie wjazdowej zrobił, też by się dało zrobić, nawet może dwa domki by się dało, bo to jest większy obiekt. Jest to szokujące, jest to bardzo dziwne, ale cały Gusen znikło. Jedno z tych parceli właśnie, tych domków, które są tam na całym terenie obozowym, to jest, udało się uratować, prawda, część krematorium obozowego, ale to jest taka jedna z działek takiej samej wielkości, jak wszystkie inne, prawda, jedynie układ ulic tak naprawdę i niektóre elementy budynków właśnie pozwalają zobaczyć, że to był obóz. Znaczy, to miasto powstało na terenie obozu? Po części wróciło, po części się rozrosło, po części powstało, tak. Tak. Nie jest to jedyny przypadek. We Flossenbürgu też po części wioska, też baraki powstały, znaczy wille powstały na terenie, gdzie rosły baraki. Tak, ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy Stutthof koło Gdańska to jest 20% obozu przedwojennego. Jedna piąta co najmniej Płaszowa dziś jest już zabudowana też willami. Znaczy to w Austrii to jest naprawdę, to pokazuje pewien problem austriacki, ale to nie jest jedyny przypadek. Znaczy mógłbym pokazać na inne miejsca, niekoniecznie Drancy, które siłą rzeczy było w środku miasta. I tu mamy na przykład bardzo ciekawy przykład Dachau, gdzie mamy, nie ma już baraków, zostały zdemontowane, spalone, zniszczone, wywiezione. Dopiero później postanowiono, że jednak się utworzy tam miejsce pamięci. Są cztery budynki duże, poobozowe.
głównie administracja, że tak powiem, tego obozu i budynek krematorium i komory gazowej i 5 kościołów czy kaplic. Bo to był taki okres, kiedy wierzono, że wiara jakby ukoi rany, da odpowiedzi i tak dalej. Więc jest kaplica taka wspólna protestancka, jest kaplica katolicka, jest takie miejsce modlitw żydowskich, jest przepiękna cerkiewka taka drewniana w stylu syberyjskim i są jeszcze jakieś siostry, prawda, które tam mają swój... Oczywiście większość zwiedzających, 99% zwiedzających nie zagląda do tych miejsc modlitwy, tylko akurat mija bokiem, bo idzie do krematorium, ale to się nie sprawdziło. No, jest jasne, że religia nie daje odpowiedzi na te najboleśniejsze pytania. Nie potrafi. Żaden teolog jeszcze nie wymyślił odpowiedzi, ale jest tam 5 budynków religijnych i 4 autentyczne budynki zachowane w obrębie muzeum. Nie mówię o tych koszarach wokół i tak dalej. Tak, no i mamy Auschwitz-Birkenau, to jest zdjęcie lotnicze z 1944 roku i pytanie wielkie, co z tym zrobić. No i pytanie, które się ciągnie ze 2 lata w mediach, odradzającej się prasie. Głównie biorą w nim udział byli więźniowie i są różne propozycje, zaorać, bo to i tak nikt nic nie... Kto tam nie był, nie zrozumie. Albo zmienić coś negatywnego, coś pozytywnego. Może sierociniec wielki, bo jest tyle przecież dzieci bez rodziców po tej wojnie. A może w jakiś uniwersytet po prostu, no bo to było coś tak złego, że trzeba zrobić coś dobrego. No, różne propozycje są wysuwane. W końcu pada, zwycięża jakby propozycja zrobienia czegoś na zawsze i powstaje muzeum, które jednak obejmuje, jak wiemy dobrze, wyłącznie Auschwitz I, nie wiem, co się będzie świeciło, tak, tutaj, i ogromny Birkenau tutaj. Rzecz ciekawa, argumentacja jest taka, że te 2 tylko części wystarczą, żeby opowiedzieć historię całości. Od początku jesteśmy w takim porządku symbolicznym, to jest dosyć ciekawe w moim przekonaniu. Oczywiście trudno było 40 hektarów kwadratowych z podobozami i tak dalej, 40 kilometrów kwadratowych, że tak powiem, zagospodarować jako przestrzeń pamięci, ale zwracam na to uwagę, że od początku gdzieś w tej pamięci jesteśmy w przestrzeni symbolicznej. To jest coś w moim przekonaniu dosyć istotnego. No i mamy 3 funkcje i etapy dla tych różnych miejsc. One się czasami pokrywają, czasami ta chronologia jest inna. Zależność naprawdę od miejsca, od kraju i od pewnych tradycji. Ale generalnie na początku lata 40., druga połowa 40., to są traktowane jako cmentarze. Tam się przychodzi z pielgrzymką na cmentarz, tam się zapala lampki, tam się kładzie kwiaty, tam nie ma innych gestów jakichś poważnych. Dopiero później, w latach 50., powstają pierwsze pomniki, czasami dużo później, czasami w latach 60. W Birkenau 67. rok powstał pomnik. Rok dłużej i by nie powstał, na 100%. No bo kto w 68. roku by robił pomnik, prawda, w Birkenau? Myślę, że powstało coś zupełnie innego i raczej w Auschwitz I prawdopodobnie, bo ten dualizm już zaczął dosyć prężnie funkcjonować w tamtych latach. Natomiast pomniki są jakby drugą fazą. Najpierw, prawda, są cmentarze, które się nie rusza, gdzie się przychodzi. Później powstaje pomnik i to jest taki ciekawy moment, bo pomnik... W ogóle antropologicznie to jest ciekawego, pomnik. Pomnik to jest tak, póki nie powstał pomnik, są straszne kłótnie o to, jak ten pomnik ma wyglądać i co ma być na nim napisane, prawda? To budzi gigantyczne emocje w każdym społeczeństwie. Później pomnik jest budowany i od tego momentu przestaje interesować kogokolwiek. Przyjeżdża się raz do roku, żeby złożyć kwiaty, żeby odegrać pewną ceremonię. A pomiędzy tymi 2 ceremoniami corocznymi tak naprawdę mamy spokój, bo ten pomnik jest. Nie ma tak, że nie ma upamiętnienia, bo stoi pomnik. Także to jest ten, prawda? Pamięć jest gdzieś tam. Troszeczkę to przypomina mi modlitwy wpisane w obrys dzwonów. Taki automatyzm, prawda? Że niby modlitwa się rozsiewa, kiedy dzwon dzwoni, no bo przecież to ta modlitwa drga. Albo w te flagi modlitewne buddyjskie, które mają zapisane modlitwy i też, prawda, jak wiatr kołysze, to ta flaga... Znaczy, jest tu pewien automatyzm w tym pomniku, naprawdę. Jak na to się patrzy, jak się reaguje, jak ludzie reagują, no przecież tam jest upamiętnienie. No nie byłem tam 20 lat, ale tam przecież jest upamiętnienie, nie? I dopiero później, w latach 80. i 90. głównie, tu i ówdzie wcześniej oczywiście, na przykład jak w Auschwitz i na Majdanku, powstają muzea czy instytucje naprawdę z dużo szerszym zakresem gromadzenia jakichś przedmiotów czy dokumentów i tak dalej, zdjęć. To nie jest bez kozery wówczas. Wtedy, w latach 80. najwcześniejsze pojawiają się przywołania w pierwszych krajach historii zagłady jako
wyodrębnionego elementu nauczania w szkołach. W latach 90. to się już rozbudowywuje, ale pod koniec lat 80. to są pierwsze sygnały. Zdawałem maturę w 90. roku we Francji, więc okres II wojny światowej miałem w 89. roku we Francji. I tam były dwie strony w podręczniku do historii o deportacjach. No, tam deportowano z Francji tyle i tyle, dziesiątki tysięcy przecież ludzi. I jedna taka malutka kolumienka na jednej z tych dwóch stron mówiła, że wśród tych deportacji to prawda troszeczkę inne były deportacje żydowskie. Bo po pierwsze byli deportowani całymi rodzinami, a po drugie bardzo niewielu z nich wróciło. Koniec. To jest stan na 89 rok. 90 lata dopiero to jest właśnie ten gigantyczny powrót tej historii do szkół i stąd zupełnie zmiana jakby funkcji tych miejsc. W Polsce to troszeczkę było inaczej, bo te wycieczki już były wcześniej organizowane, ale mówię naprawdę z perspektywy Europy całej. Mamy przestrzeń edukacji i to jest wiek XX, XXI i tej edukacji, która naprawdę przykrywa nawet te wcześniejsze funkcje pomnika czy cmentarza momentami, nad czym można oczywiście ubolewać momentami, patrząc na zachowanie się jednych czy drugich. To się zdarza. No i w latach 2000 były wielkie dyskusje. Wielkie dyskusje na tym, że no wiadomo, że teraz zmieniamy już wiek. Europa będzie się jednoczyła już do końca. Pokolenia się zmieniają, są nowe problemy, nowy świat. Zobaczycie, do takiego Auschwitz będzie przyjeżdżało coraz mniej ludzi. No to jest normalne, historia się zmienia, przekręcamy stronę, budujemy nowy świat. To były słynne takie przepowiednie. Nie będę za bardzo złośliwy, jeśli będę mówił, że one pochodziły w dużej mierze z kręgu germańskiego, kulturowego, ale były głośno wypowiadane w tamtych latach 2000, 2001, 2002, 2003. Denerwowały strasznie, ale no czemu nie? No to jest jakaś tam prawda, próba prorocka określenia, czym będzie pamięć w przyszłości. No kto dzisiaj, prawda, ubolewa nad wojnami napoleońskimi? No nikt. No. Więc trochę była taka wizja, prawda, tego. No nic się nie sprawdziło. Jak widzimy, 2001 rok 500 tysięcy, 2019 rok 2320, jeśli dobrze pamiętam, 2 320 000. To jest Auschwitz tylko oczywiście. Najwięcej jest w Auschwitz, ale to pokazuje jakby generalny trend. Ten trend jest niższy wzrostowo. Znaczy jest słabszy w innych miejscach, ale generalnie jest wzrostowy wszędzie. I to jest coś ciekawego. Przecież dzisiejszy nastolatek, nawet dzisiejszy student, jego dziadek na ogół już się urodził po wojnie. Proszę zwrócić na to uwagę. Na ogół. A to, co się stało mojemu dziadkowi, to jest moja historia. To, co się działo pradziadkowi, to jest już taka historia rodzinna, to się opowiada. Prawda? To jest ta bariera bardzo, bardzo specyficzna tej pamięci. Na ogół, jeśli nie ma jakiejś tragedii typu, nie wiem, utonięcie statku, wszyscy wiedzą, gdzie są pochowani obydwoje rodzice, jeśli już nie żyją. Raczej się wiedzieli, są pochowani cztery dziadkowie i babcie. 8 grobów pradziadków i prababci, to już mało kto jest w stanie wskazać. To jest różnica pokoleniowa naprawdę fundamentalna dosyć. No a i pomimo tego, prawda, to wszystko wzrasta. Ja tutaj pokażę tylko z ciekawości dla Państwa główne kraje. Polska to jest to szare, prawda, tutaj. Widzimy, że to jest no mniej w tej chwili niż 1/5. Wielka Brytania, USA, Włochy, tak pomiędzy 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy. Potem Niemcy, Hiszpania, Francja, Izrael, no, poniżej już 100 tysięcy. Potem już są poniżej 50 tysięcy. Jeszcze tutaj mamy o dziwo Irlandię, która bardzo wysoko wyskoczyła, Szwecję. No i pozostali. Tu jest wśród tych pozostałych pewna grupa, których nie jesteśmy pewni, których nie chciałem kwantyfikować, bo czasami jest tak, że przyjeżdżą bardzo mieszane grupy i nie jesteśmy pewni do końca przynależności. Także tu jest pewne pole jakby błędu statystycznego, ale to jest błąd statystyczny. To nie jest tak, że to nie odzwierciedla pewnych proporcji wielkościowych. Tak. No i ci ludzie przyjeżdżają, prawda, i zwiedzają miejsce pamięci, które nie proponuje takiej wystawy jak nie wiem, Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Muzeum Historii jakieś. Jest pewna narracja od początku do końca, gdzie się przechodzi przez, tak jak w Polin, przez pewien tunel, prawda, gdzie jest wejście, początek historii, rozwój historii, koniec historii, prawie że podsumowanie i wyjście. Nie, zdecydowanie nie. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną. To jest muzeum, które od początku
od 55 roku i tej wystawy, która do dzisiaj w dużej mierze jest, próbował raczej mieć zupełnie inne podejście niż historyczno-narracyjne. Jest to podejście, które ja sobie nazywam, bo tak mi się wydaje, że jest, wtedy się tak to nie nazywało, fenomenologiczne po prostu. To jest muzeum, które pokazuje, a nie opowiada. Opowieść owszem jest, ale ona jest w ustach przewodnika, który przeprowadza te grupy. Samo muzeum, sama wystawa pokazuje, to są zesterty butów, to są zesterty okularów, to są te walizki i tak dalej, dlatego że to jest niezbędne zrozumienie, czy ogarnięcie, czy wyobrażenie sobie wielkości, zanim się nie wyjdzie w teren i nie zwiedzi się reszty terenu. A w terenie spotyka się, prawda, głównie autentyzm i ten autentyzm jest tym, co tak naprawdę, przez co człowiek przechodzi. Dlatego nie uważam, że mylnym jest wprowadzenie do tej historii pewnego pojęcia, które jest pojęciem z zakresu socjologii, religii czy historii religii, religioznawstwa generalnie, rytuał przejścia. W moim przekonaniu to, co się tam dokonuje wśród tej młodzieży, na ogół są to ludzie młodzi, nie tylko, to jest pewien rytuał przejścia. Czy oni przychodzą uchachani, bo jest wycieczka szkolna, prawda? Jeszcze jest czas, żeby skoczyć za autokar, zapalić papierosa, bo nauczycielka nie widzi. Jest fajnie, wchodzimy, zwiedzają i wychodzą po prostu w grobowej ciszy i nawet przez kilka dni są w stanie rodzicom opowiedzieć o tym, co widzieli. Bo to tak to, tak to, tak to reaguje. A potem ludzie mówią 30 lat po tym, że byli 30 lat wcześniej i do dziś, prawda, to gdzieś w nich tkwi. To jest pewien rytuał przejścia, który zmienia podejście i w związku z tym o ten autentyzm dbamy najbardziej. Ten autentyzm jest rzeczą morderczą zupełnie, bo na to nigdy nie ma pieniędzy, nigdy nie było pieniędzy. 200 hektarów, 155 obiektów budowlanych, 300 ruin, setki tysięcy przedmiotów czy dokumentów. Znaczy to można sobie mnożyć, a konserwacja jednego budynku nału kosztuje tyle, co 4 razy wybudowanie takiego samego. To są mniej więcej tego typu koszty. Tych pieniędzy nigdy nie było, stąd żeśmy powołali 10 lat temu Fundację Auschwitz-Birkenau, która miała za cel zdobycie 120 milionów euro. Wszyscy się z nas śmieli, że to jest niemożliwe, że to nigdy nie wyszło. Okazało się, że wyszło w 10 lat, a w tej chwili już nie dobiegamy do 120 milionów, jak tutaj to widać, ale mamy obietnice, które sięgają 160 prawie. Pieniędzy, których nie wydajemy, ale które inwestujemy i z zysków dopiero finansujemy w wysokości kilkunastu milionów złotych rocznie w tej chwili prace konserwatorskie i nie tylko. Tutaj widzimy na przykład nowoczesne magazyny na przedmioty, coś, co wyglądało lat temu 10 jak... Nie, takie półki drewniane, no, bez żadnych zabezpieczeń, łatwopalne, kurz, wszystko, nie wiem, oświetlenie niebezpieczne, bo ingerujące w kolor jakby tekstyliów na przykład i tak dalej, i tak dalej. No, w tej chwili już wygląda zupełnie inaczej. To są szafy zamawiane pod nasz projekt. Znaczy to konserwatorzy rysowali projekt, a potem trzeba było takie szafy zamówić. Dziesiątkami takich szaf. Ale też prace konserwatorskie. Tutaj mamy akurat papierników, ale ich jest wiele więcej. I najtrudniejsze zadania, czyli prace na obiektach właśnie murowanych. Tutaj mamy obóz kobiecy w Birkenau. Najtrudniejszy rejon, bo bardzo podmokły. Budynki drewniane, murowane bez fundamentów, na grubość jednej cegły, stawiane nie przez specjalistów, tylko przez więźniów, głównie sowieckich, bo oni budowali tą część obozu murowaną, pierwszą. Ich jedynym celem było nie być zabitym przy pracy tak naprawdę, od razów, a nie zbudowanie czegoś solidnego. I to się sypie. To się sypie do tego stopnia, że w latach 2000 było 4 czy 5 budynków zamkniętych na te 45. Dzisiaj są 4 chyba otwarte. Z przyczyn wyłącznie technicznych, znaczy ciężko sprowadzać tam dzieciaki, bo albo im się coś stanie, albo budynkom coś się stanie po prostu. No więc z tym rozpoczęliśmy te prace konserwatorskie. Tutaj widzimy dwa pierwsze, które były robione. Jeden już jest skończony, drugi będzie skończony za miesiąc. Kolejne się zaczną pod takimi namiotami, no, żeby te prace mogły być całoroczne. I to są prace bardzo, bardzo, bardzo kompleksowe. Tutaj widzimy wnętrze tego namiotu. Archeologiczne, budowlane, mikrobiologiczne, czysto konserwatorskie, nawarstwienia malarskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, pod tymi budynkami zostały zbudowane fundamenty. To jest troszeczkę jak zmieniać stół pod zbudowanym zamkiem z kart. Znaczy te budynki się sypią,
a trzeba było pod nimi zbudować fundamenty, bo iniekcje betonu, które próbowaliśmy w tym trudnym terenie, nie wyszły dobrze, się rozchodziły bardzo dziwnie, w związku z tym musieliśmy się przekonać do tego, że kopiemy fundamenty po prostu pod istniejącym budynkiem, który jest na grubość jednej cegły, to podkreślam raz jeszcze. No ale dzięki tej fundacji udało się stworzyć ekipę dyplomowanych konserwatorów. No, przyszedłem, tam było, nie wiem, 6-7 osób. W tej chwili mamy ich ponad 30, bardzo różnych branży. Plus oczywiście pomoce różne, nie wiem, no, architekci, inni tam, jak mówię, chemicy, mówię o konserwatorach. To jest w tej chwili, do niedawna to było jedyne muzeum, miejsce pamięci na świecie, które miały własną ekipę konserwatorską. W tej chwili Majdanek ma jeden etat. I kolejne miejsce pamięci w autentycznym terenie, które ma swoją ekipę konserwatorską dwuosobową, to jest Phnom Penh, więzienie w Kambodży. Nie znam ani jednego innego autentycznego miejsca pamięci poobozowego czy po ludobójstwie jakimś, gdzie byłaby ekipa konserwatorska. Znaczy wszędzie, gdzie indziej się po prostu bierze firmę, bo chce się zrobić jeden dach, jeden, nie wiem, budynek, jeden coś, a to nie daje oglądu nawet projektowego całości. No i teraz sobie można, prawda, zadać pytanie, po co to wszystko? Jaki jest cel tego autentyzmu? Staram się to pokazać, że jednak ludzie przychodzą do Auschwitz nie tylko, żeby poznać tą historię, bo tą historię mogą poznać gdzie indziej. Często nawet przychodzą ludzie, którzy tą historię znają rodzinnie, aż za dobrze. Ale na przykład grupy izraelskie naprawdę mogłyby ją poznać w Yad Vashem. Grupy amerykańskie mogłyby ją poznać w Waszyngtonie czy w innym muzeum. Francuskie w Memorial de la Shoah i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych instytucji jest naprawdę dużo. Mogliby poznać w szkole, są filmy, są książki, nawet gry komputerowe powstają. No, naprawdę, nie, jednak przychodzą, bo chcą właśnie dotknąć tego autentyzmu, chcą przejść przez coś, co jest realne, co jest faktyczne, co było, prawda? Dlaczego? Dlaczego wzrasta w takim razie? O co chodzi, prawda? Historia się cofa coraz dalej od nas, oddala coraz bardziej, a jednak coraz więcej ludzi przychodzi. I to jest pytanie, które jest bardzo ciekawe, które oddaje w moim przekonaniu główne zadania pamięci dzisiaj, chociaż mało osób o tym jeszcze dzisiaj myśli. Żyjemy w czasie bardzo przyspieszających się zmian. I te zmiany nie są kulturowe, one są cywilizacyjne, bo dotykają w zasadzie wszystkich warstw człowieka. Tu nie mam cienia wątpliwości. Komunikacja. Kto wie, jak będą wyglądały komórki za 10 lat? To najbardziej intymne nasze urządzenia, które odkładamy tuż przed zaśnięciem i chwytamy od razu rano. Nikt tego nie wie, bo 10 lat temu nikt nie wiedział, że będą smartfony, prawda? Mniej więcej 10, tam, nie wiem, 15 lat temu. Duchowość. No, zmienia się w sposób taki, że duchowi w każdym wielkim monoteizmie są kompletnie zagubieni. To naprawdę nie dotyczy tylko katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Jak się rozmawia z imamami czy z rabinami, to generalnie mają kłopoty. Poważne kłopoty. Stosunek jednostki do wspólnoty, stosunek jednostki do terytorium, technologie, klimat. Znaczy naprawdę można jeszcze wymieniać pewnie bardzo wiele innych zmian i te zmiany się przyspieszają, to wiemy wszyscy. Kiedy w latach, nie wiem, 80. we Francji czytałem Le Monde, a później jakiś New York Times czy Frankfurter Allgemeine Zeitung, edycje weekendowe, później Rzepę w latach 90. No, Rzepa w latach 90. z tym dodatkiem łososiowym, no trzeba było mieć dobre 2 godziny, żeby przez to brzebrnąć w całości. I tam były analizy, co się będzie działo w przyszłości za 20-30 lat, jak rynki azjatyckie, jak coś. Dzisiaj? To nie chodzi mi o krytykę rzepy, prawda? To samo jest z Le Monde'em, to samo jest z New York Timesem. New York Times w samolocie, ta wersja międzynarodowa się to czyta, nie wiem, no przed startem jeszcze się, prawda, wszystko przejrzało. No to jest absolutnie coś niesamowitego. Po prostu nie wiemy, co się będzie działo za 10 lat. To powoduje niepewność, stres, niewątpliwie lęki. Mogą być podświadome, ale one są. Są wygrywane przez rosnący populizm, demagogię, ksenofobię, rozmaite. To nie mam cienia wątpliwości, że się język publiczny i w tym język polityczny bardzo szybko do tych lęków, nawet podświadomych, zastosował. Widać, co działa, co nie działa, co funkcjonuje, co pozwala na krótką metę stworzyć jakiś szerszy front. Tak, natomiast ten problem nie dotyczy, że tak powiem, nas, pracowników takich miejsc, tylko pod kątem ciekawostki antropologicznej czy socjologicznej. Dla nas jest to problem jednak zawodowy, bo cofnijmy się o 2 lata, czy 2 lata z haczkiem. To jest łódka, która płynie do Bangladeszu z Birmy. W
kilka miesięcy 50 tysięcy osób ludu Rohingya jest mordowanych w Birmie i ponad 500 000 ucieka do Bangladeszu. Znaczy, poziom desperacji, żeby uciec do Bangladeszu, jednego z najuboższych krajów na świecie, można sobie wyobrazić, jaki jest. W tej chwili ludzie tam koczują w namiotach, nadal po 2 latach. Handel ludźmi kwitnie i tak dalej. To kompletnie nikogo nie interesuje. Naprawdę nikogo. Tak samo jak los Ujgurów chińskich też kompletnie nikogo nie interesuje. A to zupełnie, no, że 1 000 000 ludzi jest w centrach reedukacyjnych i w tej chwili pewnie wirus koronowy ich dobija doszczętnie, to wszyscy zupełnie, ale to zupełnie w nosie. W tamtych latach, 2017 rok, gdyby zgromadzić główne artykuły o Rohingya z głównych tytułów, nie wiem, z 20 najbogatszych państw świata, to nie byłaby antologia, która przekraczała 150 stron. To jestem pewien z tych głównych gazet, prawda, które cytowałem i innych, tam jakieś Corriere della Sera czy inne. Podobno była jedna ekipa telewizyjna niemiecka, która tam pojechała na kilka dni robić reportaż. Nic więcej. Znaczy, to nie jest tak, że tam, prawda, CNN... Ślad islamu kompletnie nie, no bo to jest daleki islam, to nie ich islam, prawda, oczywiście. Natomiast no, w tym samym czasie, w listopadzie, czy pod koniec października 2017 roku zebrało się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. No i tutaj dopiero była cała krasa, że tak powiem, naszej zdolności reakcyjnej, mianowicie podjęło uchwałę. To się dzieje wówczas, prawda? Jesteśmy w październiku i ONZ podejmuje uchwałę. Teraz zacytuję najbrutalniejsze zdanie, takie najbardziej już takie krytykujące, najostrzejsze, najodważniejsze tej uchwały. Otóż ONZ wyraża poważne zaniepokojenie niedawnymi raportami, nawet nie faktami, tylko raportami, poważnych pogwałceń praw człowieka w Birmie. No tak, no siłą rzeczy, jeśli uciekam z całą rodziną, bo mnie wymordowali całą resztę, to w jakiś sposób gwałci poważnie moje prawa człowieka. To było najostrzejsze zdanie półtorastronicowej uchwały ONZ-u, organizacji powołanej jednak po II wojnie światowej do tego celu przede wszystkim. Przede wszystkim, no. I to jest pewien problem, bo w tym 2017 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 2 000 000 odwiedzających w Auschwitz. I byliśmy z tego dumni. To było fajne, znaczy wow, to działa, nie? Otóż nie, to nie działa w ogóle. To był ten moment, kiedy się kłóciliśmy, kto ma więcej sprawiedliwych wśród narodów świata, prawda, czy Polska, czy inne kraje, nie? Ile tutaj osób, prawda, ratowało Żydów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, żyjąc w normalnym, wolnym świecie, mając dostęp do mediów, do informacji w tempie takim, na dzień dobry, nie ma nas, po prostu nie ma nas. Kompletnie nas nie ma. No są dwie perspektywy w związku z tym historyczne i w pamięci też. No albo patrzymy na tą przeszłość i ją nazywamy po imieniu, ją oceniamy. Taka historyczna bardzo, no, tak jak sobie możemy ocenić wojny napoleońskie albo, nie wiem, sukcesy Chrobrego we wprowadzeniu chrześcijaństwa metodą wybijania zębów tych, którzy nie przestrzegali postów. Albo generalnie jednak ta historia jest częścią nas, jest częścią naszego doświadczenia i ma budować naszą odpowiedzialność. Znaczy to są jednak dwie zupełnie inne drogi. Albo, prawda, ją poznajemy tylko w szkole na lekcjach historii, no bo trzeba widzieć, jak to było, albo jednak to ma zmieniać naszą przyszłość i nasze funkcjonowanie dzisiaj. I to jest coś, co nie funkcjonuje zupełnie. Doskonale sobie mogę wyobrazić w chwili obecnej, mówię na skali naprawdę świata, a na pewno Europy, Europę, która doskonale pamięta o zagładzie, pamięta o innych tragediach, o komunizmie i tak dalej, ale kompletnie nie wyciąga z tego wniosków na przyszłość, ale żadnych. W zupełnym oderwaniu od dzisiejszych ludzkich wyborów. No i to jest ten problem, prawda, że bojąc się bardzo negacjonizmu obecnego faktycznie, zwłaszcza na Europie Zachodniej w latach 80., w latach 90. jakby całe to nauczanie, cała ta pamięć została oparta, właśnie wtedy, kiedy ta edukacja wzrastała, została oparta prawie że wyłącznie na szkole i na lekcjach historii, ale wyłącznie historii. U nas w Polsce trochę też polonistyki, tam gdzieś się Borowski, prawda, czy inni się pojawiają, ale to są wyjątki zupełne, są w tej chwili akurat niefortunnie, bo się pojawiają rok wcześniej niż na historii jest to omawiane, no ale to są te programy dzisiejsze. No dobra, no właśnie, no a gdzie ta pamięć w takich lekcjach, które są troszeczkę bardziej
powiązane z dzisiejszymi wyborami ludzkimi. Etyka? Nie, no tam jest Sokrates, tam jest, prawda, Platon, to są też i inne źródła. Religia, no to tam Noe, prawda, się pojawia i tak dalej. Nauki społeczne, no to tam się rysuje, prawda, różne rozkłady społeczeństwa na warstwy, na grupy i tak dalej. Politologia, to tworzy tak naprawdę asystentów wójtów w dzisiejszym świecie. Wychowanie obywatelskie, no to jeszcze nie wiem, ale też się nie odwołuje do tak dawnych czasów. Nauki o mass media, to istnieją w niektórych krajach, u nas w Polsce się bardzo przydały, ale nie są wyodrębnione w procesie nauczania, mam wrażenie. Można by wymieniać jeszcze cały szereg innych. W różnych krajach są to różnie nazywające się, prawda, lekcje, ale tam tej historii nie znajdziecie. Tam jej nie ma, bo ona jest w historii. I w związku z czym ją trzeba znać. Nie trzeba mieć świadomości, co ona powinna zmieniać w naszym postrzeganiu. I to jest w moim przekonaniu największy problem na przyszłość. Kilka przykładów, jak sobie próbujemy z tym radzić. W Auschwitz jesteśmy na początku tej drogi zmian pewnych, wprowadzania pewnego moralnego niepokoju. Ponownie niestety do procesu zwiedzania. Nie smutku, że Anne Frank zginęła. No zginęła, owszem, to jest bardzo smutne, ale moralnego niepokoju właśnie. To jest coś zupełnie innego. No przede wszystkim no szkolimy dalej przewodników. Mamy ich 300 kilkudziesięciu, prowadzą w 22 językach po to, żeby ta młodzież rozumiała naprawdę, co się tam dzieje, a nie żeby byli skazani na język angielski, którego nie muszą znać. Rozwijamy coraz częstsze procesy edukacyjne, nie tylko dla młodych ludzi, ale dla grup szczególnie zagrożonych. To są żołnierze, to jest straż więzienna, to są więźniowie w dzisiejszych więzieniach. No, ze 25 tysięcy osób przeszkolonych w ciągu ostatniej dekady z polskich więźniów. Z pewnymi sukcesami, ograniczonymi, ale miernymi. To są różne grupy zawodowe, tu mamy akurat księży. Oni też niosą pewien przekaz i naprawdę to nie jest tak, że ochoczo, prawda, wracają w grupach, żeby to przemyśleć. Akurat tu augustianie, owszem, no, ale to jest pewien dobry wyjątek. Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj możliwość właśnie przemawiania w tym nieszczęsnym ONZ-cie. Jezus Maria, chyba nigdy więcej. To było jedno z najbardziej dołujących momentów mojej kariery, gdzie człowiek mówi, no, 150 jakichś ambasadorów na sali, człowiek wypruwa z siebie, no co może, żeby, prawda, w te półtorej godziny coś przekazać, a potem oni stają jeden po drugim, mówią, tak, mój kraj właśnie implementuje załącznik 48C do uchwały numer 28.2 i będziemy to sprawozdawać w terminie przewidzianym w paragrafie 4. No tak jeden po drugim, no po 20 takich spostrzeżeniach, ja wiem, że to nie tu się dzieje ta historia, to jest to Société des Nations, to było coś żywego, prawda, przed wojną w porównaniu do tego, co tam się widzi. Niestety. Targi książki w Turynie na przykład, konferencje metodyczne. U nas staramy się raz na dwa lata robić takie konferencje, gdzie spotykamy ludzi z bardzo różnych miejsc pamięci z całego świata i mieć właśnie takie refleksje wspólne, ale właśnie nad metodologią. I w tej chwili próbujemy zmienić właśnie to w kierunku większego moralnego zaniepokojenia nie tylko u nas, ale wszędzie, w różnych innych, no bo to nie my mamy mówić inaczej, ale to wszystkie te miejsca pamięci muszą nauczyć się mówić inaczej. Otworzyliśmy polsko-angielską taką gazetę w internecie, która jest pierwszą taką, bym powiedział, popularną czasopismem, miesięcznikiem na tematy zawodowe związane z pamięcią o tych czasach, o II wojnie światowej, o zagładzie, o obozach i tak dalej. Tego nie było wcześniej w ogóle na skalę światową. Były bardzo poważne studia historyczne, takie to mistrza dla historyków, dla badaczy. Były jakieś newslettery, które tam każdy sobie produkował. Nie było ani jednego takiego czasopisma profesjonalnego dla tego świata, prawda, zainteresowanego tego. Oczywiście wszystkie rocznice, wszystkie te największe staramy się zrobić w sposób inny. Widzieliśmy teraz w styczniu. No to jest coś, co można troszeczkę krytykować jako pewną taką hollywoodyzację, ale dzięki temu, że się to robi na takim poziomie, trafia to do takiej liczby osób. Nie mam jeszcze w tej chwili danych za ten styczeń, one spływają dopiero, ale 5 lat temu, kiedy po raz pierwszy zrobiliśmy coś tak naprawdę dużego, było to transmitowane na żywo przez ponad 200 telewizji na świecie. I oglądalność mierzona, która do nas spłynęła, wykazywała ponad 500 000 widzów na żywo.
To jest już poziom może nie finału, ale półfinału Mistrzostw Świata, prawda? Jak na zagadnienie pamięci historycznej, to jest coś... Znaczy trafiliśmy do więcej osób, niż chyba wiedziało, że miała miejsce zagłada. No, tak mówiąc kolokwialnym, dosyć arytmetycznym podejściem. W tym roku na pewno było więcej, bo tych telewizji było prawie 250. Nie mam jeszcze danych o oglądalności zewsząd. Pod koniec zeszłego roku otworzyliśmy w takim opuszczonym budynku, to jest tak zwany Karmel, o którym były kłótnie w latach 80. i na początku 90. Otworzyliśmy nowoczesne bardzo centrum edukacji z dużą salą, z 7 salami klasowymi. To nam pozwoli na inną skalę rozbudować nasze działania edukacyjne. Nie tylko zwiedzanie, ale właśnie potem jakieś prelekcje, puszczanie filmów, konferencje, dyskusje, warsztaty i tak dalej. No, rozbudowujemy dalej infrastrukturę, która ma być pomocniczą, ja tu nie będę o wszystkim mówił. Tworzymy nową wystawę główną, która zmieni wystawę aktualną. Ona pozostanie wystawą fenomenologiczną, ale pokaże trochę więcej. Na przykład pokaże tą część, której nie widać na dzisiejszej wystawie, czyli pokaże Auschwitz jako pewien projekt spójny i logiczny z punktu widzenia SS-manów. Pokaże ekipę obozową. Pokaże powiązania tej instytucji z firmami, z instytucjami rządowymi, z dostawcą prądu na przykład i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jest tak, że to jest taka trybinka w lasach, prawda, o której można mówić, że nikt nie słyszał. Nie, to jest coś absolutnie innego. Absolutnie innego. Zostaną te wielkie symbole, które widzimy dzisiaj, one będą dużo bezpieczniej pokazywane. Mam nadzieję, że uda się stworzyć gabloty beztlenowe dla tych rzeczy, które są bardzo trudne w konserwacji, typu walizki, buty czy włosy ludzkie. Zobaczymy jeszcze. Ale wychodzimy z wystawami też na zewnątrz. Tutaj mamy wystawę, którą na 3000 metrów kwadratowych pokazaliśmy w zeszłym roku w Madrycie przez prawie cały rok. Zwiedziłem 600 tysięcy osób, wszystkie szkoły z całego regionu madryckiego. W tej chwili ta wystawa jest w Nowym Jorku i też no, po prostu tłumy tam to oglądają. Większość dni w tygodniu jest full po prostu, już nie ma wstępu tam. To jest pierwszy raz, kiedy takie duże wystawy, gdzie są 800 czy 900 przedmiotów oryginalnych, no, po prostu krążą po świecie. Bo jednak wyszliśmy z założenia, że w ciągu ostatniej dekady jedna dziesiąta promila, dobrze mówię, czy jeden promil, już mi się mylą te liczby, nas odwiedziło. Ludzi ze świata, no to znaczy, że 99,9 albo 99,99, już nie pamiętam, nie odwiedziło, no bo nie mają pieniędzy, nie są jest to za daleko i tak dalej. Próbujemy wychodzić coraz bardziej na zewnątrz. Tworzymy również instytucje zaprzyjaźnione. No, stworzyliśmy, prawda, dla zachowania autentyzmu lat temu 10 Fundację Auschwitz-Birkenau. Stworzyliśmy 2 lata temu Instytut Auschwitz-Birkenau, który zajmuje się dyplomacją pamięci. W tej chwili mamy pierwszych już honorowych konsuli, prawda, czy honorowych ambasadorów, których nominujemy w różnych państwach, żeby ułatwić sobie kontakt z tamtymi społeczeństwami, mieć jakiś przekaz bardziej bezpośredni, mieć swoich ludzi na miejscu po prostu, którzy mają lepsze rozeznanie, niż my byśmy mieli z daleka. Powołaliśmy rok temu, półtora, no też ze 2 lata temu, Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci na SWPS-ie. Bardzo duży program badań w tej chwili trwa. Chcemy w przeciągu 3 lat zaproponować jednak troszeczkę nowe rozwiązania prakseologiczne, budżetowe też, zarządcze dla miejsc pamięci. W celu wymiany tych doświadczeń powstało rok temu Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci, które się rozrasta i ma, będzie ogólnoeuropejskim takim dosyć dużym tworem. No i w tej chwili szukamy również nowych rozwiązań edukacyjnych na skalę tak naprawdę szerszą niż polską, właśnie próbując gdzieś przebić się przez ten taki no marazm jakby etyczny, prawda, gdzie pamięć jest coraz pełniejsza, coraz więcej ludzi naprawdę ma świadomość, że coś takiego miało miejsce, natomiast nie pociąga to za sobą, nie tylko nie pociąga jakby nowej odpowiedzialności, ale mam wrażenie, że coraz bardziej się alienujemy, coraz bardziej się zamykamy na sobie i coraz jesteśmy mniej reaktywni wobec dramatów, które się dzieją na świecie. I tyle moim przydługim, jak zwykle, wstępem. Dziękuję.